Ja i moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska TV. Teraz twoja kolej. Moja podwójna miesiączka. Kwiecień, maj 2013. Takie cuda jak podwójna miesiączka to chyba tylko na Kartofliskach mogą się przytrafić. O kurwa! No, było delikatne opóźnienie, była nerwówka. No ale na szczęście udało się ten materiał spłodzić. Nie widzę przeszkód, by zacząć krótkie podsumowanie kwietnia i maja. A zaczniemy od jedynego wypadu zagranicznego. To była eskapada na weekend do Pragi, dosyć intensywna. W 3 dni 7 meczów, w tym jeden szlagier Ligi 9. Dziewiąta Liga Czeska. Olimp kontra Żeporyje B. Pewnie wielu z was zastanawia się, jaki jest poziom 9 Ligi Czeskiej. No to krótka demonstracja, jedna akcja. I reakcja publiczności. Ja w tym sezonie postanowiłem, że bardziej niż na trybunach będę koncentrował się na tym, co się dzieje na boisku. Wyszło mi. Śledziłem to, co się dzieje na murawie, nawet nagrywałem. Kilka bramek było całkiem niezłych. Kurwa! Dla równowagi zobaczmy również kilka zagrań nieszablonowych, ale tym razem będą to zagrania nieco mniej precyzyjne. Ach, kąśliwie. Zdecydowanie największym odkryciem tych dwóch miesięcy to była liga LZS w Garwolinie, Ludowych Zespołów Sportowych. Ja jestem chłopak LZS-u. Jest to liga całkowicie poza strukturami PZPN-u. Ja jestem solą polskiej wsi. Jest to liga, w której występują zespoły 11-osobowe, drużyny grają zazwyczaj na swoich własnych obiektach. Mariusz, dobrze! Bardzo dobrze, jak się widziałeś! Jest jedna znacząca różnica pomiędzy taką, powiedzmy, ósmą ligą zwykłą a LZS-em, że w lidze LZS są dozwolone zazwyczaj zmiany powrotne. Jest! Kurwa! Pewnie ktoś tam z was pomyślał, co ten grubas pierdzieli, że LZS-y są ciekawe. No to mam dla was taki mały film, proszę bardzo. LKS 2 Chlebnia, Orzeł Campinos, klasa B. Tego nie wiedziałem, zorientowałem się dopiero na miejscu, że trenerem Orła Campinos jest Jerzy Podbrożny. W przypadku tego spotkania to zespół Campinosu miał duże problemy z uzbieraniem składu. Nie przyszedł bramkarz, ani pierwszy, ani rezerwowy, więc w bramce stanął obrońca. Poszło mu całkiem. No i z konieczności na boisku musiał zaprezentować się Jerzy Podbrożny. Na pewno jeśli chodzi o kondycję pana Jurka, to tam można mieć jakieś drobne zastrzeżenia, natomiast jeśli chodzi o umiejętności strzeleckie, to coś tam z nich zostało jeszcze, zobaczcie. Nie podam, no, w biegu pełnym był, nie podał mu. Ale z lewusa, kurwa. Nagrane. Ładnie. Ekstra. Patrz, kurwa, kabrama. KS Sobini Jeziory kontra Wulkan 2 Wulkan Lącka. Klasa B, czyli 8 liga. O, to było bardzo duże zaskoczenie. Rewelacyjna atmosfera na meczu 8 ligi w Sobiniach Jeziora. No. Zaczęło się od zbiórki kibiców na rynku w Sobieniach.
Później był przemarsz na stadion, bez żadnego wahadła. Co wcale nie oznacza, że na meczu nie było psów. Miała być zapowiedź inna, ale tak sobie pomyślałem, że dlaczego by miejscowości Sobienie Jeziory nie nazwać polskim Buenos Aires? Może to by było jakieś przegięcie jednak. Dwa mecze Watry Mrozy. Siedlecka Liga Okręgowa. Watra Mrozy. Właśnie, to jest Watra, nie Warta, bo zazwyczaj ludzie poprawiają. Jeżeli ktoś napisze w internecie Watra, to ktoś tam zmienia to na Warta. Graj ostro piłę, nie balona! To wleją sobie zapierdol jakąś piłę, kurwa, ostro! No. Dzieci! Drużyna gości, ten czas Stanisławu, występuje w trykotach w biało-zielone pasy pionowe, a publiczność w Mrozach zastanawiała się, jakie inne zespoły występują w takich koszulkach. Do jakich wniosków doszli? Szachi Pasianki, kto to gra? Feyenoord? Nie, nie Feyenoord. Pod portugalską. A, FC Porto. Nie, nie FC Porto. Boavista. Boavista. I to by było na tyle. Już muszę kończyć, bo dojeżdżam do Berlina. Mam nadzieję, że następna miesiączka będzie po czasie. Do widzenia.